Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kulturalnym bloku lokalnym, dzisiaj w plenerze i nie tylko za sprawą letniej wakacyjnej pogody, ale przede wszystkim za sprawą mojego gościa, Michała Ślusarczyka, mieszkańca Pruszkowa. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Michał, Twoją pasją jest modelarstwo. No i jak widać na załączonym obrazku, no nie jest to sklejanie samolocików, co pewnie większość kojarzy z modelarstwem. Powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z modelarstwem i co to jest modelarstwo szkutnicze? Moja przygoda z modelarstwem zaczęła się właśnie od sklejania plastikowych samolotów, czołgów i tego typu pojazdów. Kiedy miałem 8 albo 9 lat, zacząłem wchodzić właśnie w świat modelarstwa dzięki mojemu tacie oraz dzięki mojemu wujkowi, którzy do dzisiaj są czynnymi modelarzami. Ludzie, którzy składają modele, pasjonaci, dzielą się na takich, którzy właśnie zlepiają czołgi czy samoloty, o których wspomniałeś, i właśnie takich, którzy bawią się w bardziej precyzyjne, konkretne rzeczy, bo tutaj mamy to modelarstwo szkutnicze. Też powiedz, co to jest. Znaczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o precyzję, to modelarstwo te plastikowe czy ewentualnie modelarstwo kartonowe wymaga też ogromnej precyzji i ogromnej cierpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o modelarstwo szkutnicze, to tak naprawdę możemy je rozdzielić umownie, powiedzieć, że możemy zajmować się budowaniem modeli statycznych, które głównie są skoncentrowane na wykonywaniu jak największej ilości detali oraz jak największej precyzji, na jak najwierniejszym odzwierciedleniu istniejącej jednostki, oraz na budowę modeli zdalnie sterowanych, czyli takich modeli jak moje, które też wymagają wkładu zarówno pracy, jak i poszukiwania materiałów, które służą do budowy modeli. Mówimy tutaj o zdjęciach, o filmach, o ewentualnych relacjach osób, które pływały na takich jednostkach. Poczekaj, postawmy tutaj kropkę, bo już się rozwijasz z tą stronę, jak dochodzisz do tego, jak to robisz. A powiedzmy, bo przed nami stoją holowniki, nie mylę się. Tak jest. Dlaczego akurat holowniki? Dlaczego one Cię zainteresowały? Bo no, z tego, co wcześniej rozmawialiśmy, no to one pływały po polskim morzu. Po polskim naszym morzu, a dokładnie w Gdyni. Dlaczego holowniki? Ciężko powiedzieć. Tak po prostu wyszło, każdy ma jakieś swoje gusta, swoje widzimisię i jakieś linie, które mu się podobają. W moim przypadku akurat wybór padł na modele holowników oraz statków ratowniczych. To nie jest cała kolekcja, którą posiadam. Jeszcze kilka modeli czeka w najbliższych latach renowacja oraz wodowanie, mam nadzieję. No i mamy tu Heraklesa i Bogdana, tak? Bogdana. Jak rozumiem, to są konkretne sztuki, które pływały. Tak, to są konkretne sztuki, które były wodowane na polskim morzu. Bogdan jest to holownik projektu H300 Gdyńskiej Stoczni Remontowej, która wykonała prototyp w 1959 roku. Po udanych próbach morskich holownik został dopuszczony do produkcji i eksportowany był również do Niemiec. Natomiast drugi model jest to Herakles, który pływał pod banderą Wóżu, też gdyńskiego. Jest to duński projekt serii holowników Zeus, których w Polsce pływało 7 sztuk. Herakles miał oznaczenie stoczniowe numer 117. Jest to jednostka, która w 1966 roku zaczęła swoją pracę w porcie w Szczecinie. Aż do roku 2012 przechodziła w ręce różnych armatorów i w 2012 roku został w Gdyni pocięty już na złom, zakończył służbę. No, nie da się ukryć, że tak naprawdę obydwa te egzemplarze, zresztą ten z tyłu też, robią ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o wykonanie detali. Widać, że tutaj używasz i elementów plastikowych, i elementów drewnianych. Ile zajmuje Ci zrobienie takiego modelu i no, jak dzielisz te etapy prac? Bo mówiłeś wcześniej o tym, że one są mobilne, czyli wprawiasz je w ruch. Tak. Jak rozumiem, silnik na końcu. Poopowiadaj o tych etapach i o tym czasie wykonania. No właśnie, wbrew pozorom, takie rzeczy jak silnik oraz cały osprzęt, który znajduje się w kadłubie, ja zakładam na początku. Dopóki kadłuby są surowe,
dopóki nie są pola kierowane, zabezpieczone, pomalowane już we właściwy kolor, ani nie są zawieszone żadne dodatkowe elementy, czy nie są przyklejone dodatkowe elementy na pokładzie, to po to po prostu, żeby ich nie uszkodzić i nie utrudniać sobie pracy, wszelki osprzęt elektroniczny montuje się na początku. To samo dotyczy się pochwy wału śruby oraz serwomechanizmu skrętu steru. Dopiero potem przykrywa się to wszystko pokładem. Jeżeli chodzi o materiały, to ja w większości opieram się na technologii druku 3D. Mam drukarkę żywiczną, sam na podstawie planów modelarskich oraz jakichś własnych obserwacji czy konsultacji z ludźmi, którzy pływają, pełnią służby na prawdziwych jednostkach, wykonuję sam elementy, które drukuję, obrabiam i następnie dopiero umieszczam na miejscu. Dostęp akurat do informacji takich, nazwijmy to, bazowych, podstawowych dla większości jednostek, które pływały u nas w latach 50. czy 60. jest możliwy, ponieważ istnieje wiele planów modelarskich, z których można skorzystać. Są to arkusze względnie tanie, dostępne w zasadzie dla każdego i bez problemu można je zakupić. Natomiast jeżeli chodzi o czas, no to z tym jest różnie. Wszystko zależy od tego, tak naprawdę, ile pracy jest nad jednostką, w jakim stanie jednostka została przeze mnie kupiona. Natomiast no, najczęściej jest tak, że okres remontu no, to jest od 2 do 3 lat nawet w moim przypadku. Są ludzie, którzy robią takie rzeczy na pewno szybciej. Niektórzy może wolniej, na pewno dokładniej. Ja akurat mistrzem precyzji nie jestem, przynajmniej nie uważam się za takiego. Także no taki okres właśnie pomiędzy 2 a 3 lata to myślę, że jest optymalny. Przygotowując się do rozmowy z Tobą, szukałam troszeczkę informacji. Ja tak naprawdę szukałam klubów miłośników modelarstwa szkutniczego i nawet tutaj przed nagrywaniem mówiłeś, że no to jest niszowy temat, ale jest kilka forów internetowych, są jakieś fanpage'e facebookowe z tego, co widziałam i jest kilka blogów na ten temat. Ale jak właśnie z Twojej perspektywy to wygląda, jeżeli chodzi o popularność tego zainteresowania w Polsce, w ujęciu całego kraju? Jeżeli chodzi o modelarstwo szkutnicze w takim wydaniu właśnie pływającym, to nie jest to jakoś specjalnie liczne grono osób. W większości są to, no niestety tutaj trzeba powiedzieć sobie wprost, modelarze starszego pokolenia, którzy no, po prostu wymierają. Nie następuje wymiana pokoleniowa, coraz mniej młodych ludzi się interesuje tego typu tematami, czy to szkutniczymi, czy to lotniczymi, czy pojazdami wszelkiej maści. Jeżeli zaś chodzi o aspekt internetowy, to tak, to tak jak wspomniałeś wcześniej, rzeczywiście te ilość fanpage'y czy fora to są tak naprawdę nieliczne strony, czy na portalach społecznościowych, czy funkcjonujące niezależnie. No taki urok. W większości ludzie, którzy właśnie się tym zajmują jeszcze od czasów młodości, którzy mają w tej chwili po 60-70 lat, nie mają ani kont na portalu typu Facebook, czy na Twitterach, czy nie prowadzą blogów modelarskich. Zdarzają się wyjątki, ale bardzo rzadko. Tak naprawdę ci ludzie poruszają się cały czas w czasach analogowych i nawet byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie na zlocie modelarzy w Blachowni pod Częstochową, na którym byłem w zeszłym tygodniu, spotkaliśmy się z dżentelmenami, którzy też mieli zbudowane swoje modele i właśnie byli to ludzie starszej, powiedzmy sobie, daty. No i tak jak młodsi ci modelarze rozmawiają między sobą, to najczęściej do pokazania zdjęć używają smartfona czy jakiegoś tableta, a panowie, którzy przyjechali, mieli wydrukowane zdjęcia w albumach na kartkach A4. Czyli uczestniczysz w imprezach takich ogólnopolskich w innych miastach, które zrzeszają takich ludzi? Znaczy po prostu ściągają na właśnie jakieś, nie wiem, pokazy? Akurat impreza właśnie w Blachowni to była moja pierwsza impreza tego typu. Ze względu najzwyczajniej na brak czasu. A jak to lokalnie wygląda? Ty masz z kim tutaj w Pruszkowie, w powiecie pruszkowskim dzielić tą pasję? Tak, jest kilku modelarzy, którzy pływają.
między innymi na stawie, na którym obecnie się znajdujemy, regularnie urządzane są spotkania modelarzy właśnie, którzy bawią się tymi modelami. No właśnie, to jest warte podkreślenia, że nie jesteśmy tutaj przypadkiem, tak? Tak jest. Że tak to jest, jesteś tak stałym jest. Bywalcem w tym tak, miejscu. Jestem stałym bywalcem, znam tutaj Akwen. Te spotkania właśnie tych kilku osób z okolic Warszawy odbywają się w miarę regularnie. To jest raz na 2 tygodnie, raz może na 3 tygodnie. Także można zobaczyć tych modelarzy zarówno na stawie, który znajduje się przy Straży Pożarnej w Nowej Woli pod Piasecznym, niedaleko Lesznowoli. Mnie można czasem spotkać na stawie w Parku Potulickich. Na stawach w zasadzie, bo jak już jedziemy pływać, to wykorzystujemy kilka akwenów. No i tutaj na stawie Smug w Nowej Wsi. Bez wątpienia, twoja pasja wymaga cierpliwości, czasu, no i precyzji. No nie ukrywajmy, mówiłeś, że nie jesteś precyzyjny, ale ja uważam co innego. To jest precyzyjne. Nawet patrzę tutaj na te deseczki, w zasadzie one mają te same odstępy między sobą, także to jest, Michał, precyzyjne. Ale do czego zmierzam? Powiedz mi, dla kogo to jest pasja? Czym się trzeba charakteryzować? Jaki trzeba mieć charakter, żeby podjąć się złożenia takiego modelu? Czy na przykład można powiedzieć, że osoba, która nie wiem, w wieku nastoletnim nadal lubi składać Lego, interesuje się techniksami, no to już może pójść w tym kierunku. Może, jak najbardziej. Nawet myślę, że osoba, która ma 16 lat, to w zasadzie już powinna mieć ukształtowany w jakiś sposób charakter oraz swoje zainteresowania. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, no to moje starsze dzieciaczki, czyli Zosia lat 9 i Benio lat 6, czynnie uczestniczą w życiu modelarskim. Mam nadzieję, że udało mi się ich zarazić. Regularnie pomagają w trakcie prac nad modelami. Dodatkowo tutaj ten model, który stoi za nami i będzie czekał na renowację w najbliższym czasie, będzie nazwany imieniem mojego syna. Bardzo fajnie, że wypłynął ten temat, że tak naprawdę no, ta twoja pasja ma przełożenie na twoje relacje z dziećmi, że w zasadzie wszyscy w tym uczestniczycie i no, mam taką nadzieję, przekażesz to dzieciom na stałe. Ja też mam taką nadzieję, ponieważ jestem dumny z tego, że dzieci się tym interesują i widzę też na ich twarzach uśmiech, kiedy udaje im się popływać, kiedy udaje nam się coś złożyć. I te dzieciaki też są zachwycone, że mogą opowiedzieć coś rówieśnikom, coś pokazać, jakieś zdjęcia. Także i wprawić w ruch. I wprawić w ruch. I to chyba jest właśnie cała największa magia tego wszystkiego, że coś, co pozornie wydaje się być mało praktyczne, bo akurat Herakles to jest prawie 26 kg wagi modelu. Coś, co jest duże, ciężkie, zajmuje dużo miejsca w mieszkaniu, o co złości się żona. Niestety, no ale może słusznie, może niesłusznie, jest wprawiane w ruch, to daje ogromną satysfakcję i no, pozwala też rozbudowywać wyobraźnię, tak? A masz aspiracje, żeby stworzyć takie miejsca, może nawet właśnie wirtualnie, w formie właśnie jakiegoś bloga, gdzie będziesz opisywał proces twórczy, jeżeli chodzi o modelarstwo szkutnicze, albo będziesz sprzedawał swoim czytelnikom jakieś ciekawostki, bo to jest bardzo szeroki i ciekawy temat i można by było przekuć to po prostu tutaj na ten lokalny grunt. No właśnie przez to, że jest to bardzo szeroki temat, jest to sprawa problematyczna w moim przypadku. Ja myślałem ostatnio, żeby uruchomić chociażby stronę na Facebooku. Tylko wymaga to po pierwsze regularności, wymaga to w miarę powiedzmy poprawnej dokumentacji fotograficznej, na którą nie zawsze mam czas czy warunki, bo sklejanie czy malowanie elementów w porze późnowieczornej albo wręcz nocnej przy sztucznym oświetleniu, no powiedzmy sobie szczerze, nie stwarza jakichś tam dobrych warunków do wykonywania czy zdjęć, czy dokonywania wpisów na tego typu stronę. Natomiast kiedyś bardzo bym chciał. Mam nadzieję, że jeżeli znajdę troszkę więcej czasu w życiu, to chciałbym uruchomić stronę internetową, na której będę mógł pokazać, czym się zajmuję, podzielić się tym. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że ty pasjonujesz się nie tylko modelarstwem. Tak naprawdę no, trzeba mieć jakąś sztukę w palcach, żeby takie rzeczy robić. I właśnie tutaj oddaję ci głos, czym się jeszcze pasjonujesz, co jeszcze robisz w wolnym czasie. W wolnym czasie, którego nie mam za wiele, tak naprawdę w tej chwili ograniczyłem się
troszkę do malowania techniką akwarelową i olejną. No i w zasadzie tak naprawdę to na chwilę obecną jest tyle. No do tego jeszcze, powiedzmy, do modeli pływających dochodzą jeszcze modele pojazdów zdalnie sterowanych. Mamy też zbudowany jeden model z synem, model Unimoga przeprawowy, który jest wzorowany na modelu Mercedesa Unimog z Dakaru z lat 60. No i próbujemy go też bezskutecznie wykończyć, ponieważ brakuje nam ciągle czasu. No i w zasadzie tak naprawdę to jest chyba wszystko. No ja trzymam kciuki za Twoje rozpoczęte, jeszcze nieskończone projekty. Bardzo się cieszę, że mamy takich ciekawych ludzi w Pruszkowie, bo Twoja pasja jest naprawdę no, robiąca wrażenie, no nie da się ukryć. No i trzymam kciuki za to, żebyś jednak tego bloga albo stronę internetową stworzył. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A Państwa zapraszam do oglądania kolejnych kulturalnych bloków lokalnych. Oh,